Zgodnie z wynikami ankiety, w której ponad połowa z Was opowiedziała się za sprawdzeniem nowych opinii Niemców na temat reparacji wojennych, przeszukaliśmy dla Was niemiecki internet wzdłuż i wszerz. Zaczynamy! Około 2 tygodnie temu polscy posłowie dotarli do dokumentu ONZ z oświadczeniem rządu PRL z 1969 roku, z którego wynika, że Polska nie zrzekła się odszkodowań wojennych od Niemiec. Deklaracja, o której mowa, ma stanowić zaprzeczenie stanowiska z 1953, kiedy to rząd Bolesława Bieruta zrezygnował z praw do reparacji. O sprawie ponownie zrobiło się głośno w Polsce. Wydawać by się mogło, że sprawa tak samo dotyczy Niemców i również ich media zaczną się o tym rozpisywać. A jak jest w rzeczywistości? Niestety nijak, wcale nie zareagowali. Co więcej, w Niemczech nie pojawił się w październiku żaden artykuł w tej sprawie. Ani jeden, przynajmniej w liczących się mediach. Pewnie jakbym poszukał głębiej, mógłbym coś znaleźć, jednak nie chcę tu wliczać serwisów, które nie mają zbyt wielu wyświetleń, ponieważ nie będzie to obraz miarodajny. Z pierwszych kilku stron Google'a najświeższy artykuł jest z 29 września, a nagrywam to 2 tygodnie później, kiedy w Polsce praktycznie codziennie pojawiają się nowe informacje. Czyżby cenzura mediów? Niepisany zakaz mówienia o tym, co dla Niemców jest niewygodne? Wszystko na to wskazuje, ponieważ sami Niemcy chcą dyskusji na ten temat, a wpisy znaleźliśmy na forach internetowych. Jeden z odpowiadających też zauważył ten fakt, pisząc: ciekawy temat, niestety niezbyt wiele można się dowiedzieć z mediów. Wszystko jest mocno cenzurowane, wiadomo ile tak właściwie Polacy chcą tych odszkodowań? Bo jeśli to kwota poniżej 1 miliarda, to takie reparacje nie stanowią dla nas żadnego problemu. Zapłaćmy je, a będziemy mieli potem pretekst, by przejąć na powrót ziemię. Swoją drogą dobrze, że Prusy są teraz polskie. Według mnie to jeden z powodów, dla których w Europie przez ostatnie 70 lat panował względny spokój. Albo ten komentujący to zwykły głupek, który nawet nie potrafi sprawdzić, jaka jest kwota reparacji. Albo w Niemczech naprawdę jest taka cenzura, że aż ciężko znaleźć nawet tak ogólnodostępną informację. Sprawdźmy jednak, od czego cały temat się zaczyna. Dyskusja zaczyna się postem. Teraz Polacy chcą reparacji od Niemców. Czy nie można wyrzucić tego całego Kaczyńskiego i jego ohydnej mordy? Wariaci w Warszawie uważają, że do traktatu z 53 zmusiło ich ZSRR, a zatem nie miał legitymizacji. Czyli co, cofamy się przynajmniej do Szczecina? Trochę dalej, Gdańsk. I czy Polska tak naprawdę istnieje? To nie jest przypadkiem coś takiego jak Bielefeld? Odpowiada inny internauta. Czy ktokolwiek w ogóle popiera Polskę w tych staraniach? Chociaż powiem, że błędem było zmuszanie Polaków do przyjmowania uchodźców. Obraziliśmy ich tym. Przecież to my byliśmy tymi, którzy uniemożliwili lepsze zabezpieczanie granic. Przed postem, który cytowałem na początku, internauta, który nie potrafił znaleźć kwoty reparacji, został dość szybko wyprowadzony ze swoich złudzeń przez innego uczestnika dyskusji, który napisał: same zniszczenia Warszawy są wyceniane na ponad 40 miliardów. Jeśli chodzi o koszty, to Stalin był mistrzem w ich optymalizacji. On po prostu wycinał i głodził ludzi. Oto jaka nauka płynie z socjalizmu. Przejdźmy na kolejną stronę dyskusji. Co konkretnie nie powinno być naprawione? Jeśli chodzi o domy, to powinny być zburzone i postawione na nowo, prawda? W końcu przez tyle lat nie były restaurowane. Jak długo będzie się ciągnął temat reparacji za II wojnę światową? Ta kwestia została już dawno wyjaśniona politycznie. Inny popisał się znajomością historyczną. Merkel rozmawia z Putinem, no i dowiadujemy się, że zajęcie Krymu nie jest okej, ale istnieje rozwiązanie. Zróbmy jeszcze raz to samo. Wschód dla was, zachód dla nas. Opinia kolejnego na temat całej sprawy wygląda tak. Może to być część hybrydowej wojny gospodarczej i handlowej z Niemcami. Polska liczy na wsparcie naszych konkurentów. Inny zupełnie nie odniósł się do tematu, napisał jednak coś na temat Polaków. Polacy, których znam, mnie lubią, a ja lubię ich. I nie widzę jakiejś szczególnej niechęci wobec Polaków, przynajmniej nie większej niż zwykle. A po przeczytaniu kolejnego komentarza dosłownie spadłem z krzesła. Może udałoby nam się wkręcić Polaków w przejęcie Berlina w zamian za wypłacenie tych reparacji? To naprawdę godne rozważenia, może nam to przynieść wiele korzyści w późniejszym czasie. Polacy mogą skutecznie zredukować liczbę uchodźców. Kolejna strona. Zwykłe gadanie, populiści po prostu zauważyli, że to się opłaca. Chcą uchodzić za tych, którzy są gwarantem interesu narodu. Widzieliśmy to samo w Grecji i we Włoszech. Aby wyjaśnić te kwestie legalnie raz na zawsze, sąd międzynarodowy powinien zbadać wymogi Grecji i Polski na tle nie ma traktatu pokojowego z Niemcami. O ile mi wiadomo, odszkodowania są porozumieniami o płatnościach między przeciwnikami wojennymi ustanowionymi w traktacie pokoju. Właśnie z tego powodu nie ma formalnego traktatu pokojowego, a tylko papiery prowadzące do pojednania z Niemcami. Jednakże w tych papierach wyraźnie stwierdzono, że nie zostaną podjęte żadne dalsze działania wobec Niemiec, zgodnie z prawnym uznaniem wschodnich granic Niemiec. Ciekawe, czy polski rząd chce po prostu szantażować Niemcy, czy też chcą ponownie otworzyć Ostpaket. Wtedy dopiero rozpocznie się szaleństwo. Słowa wiceministra obrony Bartosza
Bartosza Kownackiego wskazują, że konflikt może zostać wykorzystany w aktualnej walce politycznej. Polityk powiedział podczas uroczystości na cześć Powstania Warszawskiego w związku z czynami niemieckich zbrodniarzy wojennych. Dziś synowie i wnuki tych potworów uczą nas, co to jest demokracja. Powinien zamilknąć. To dobrze, że Polska poruszyła ten temat. Jeśli nasi władcy są na tyle mądrzy, wprowadzą do gry argument przesunięcia naszych granic. Wartość płatności odszkodowawczych może być kilkukrotnie wyższa niż ta, o której mówią Polacy. Z mojego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby Polska spłaciła dług. Cóż, cała ta historia jest bardzo głupia, po tylu wzajemnych zapewnieniach, że wszystko jest między nami w porządku. Polacy nieustannie kopią w swojej historii, wykorzystując ją jako narzędzie wielu wymuszeń. Wracają w przemowach do nawracania Prus i Bałtyku, a sami każdego roku świętują zwycięstwa nad Niemcami. Odniosłem wrażenie, że obecny polski rząd nie przegapi żadnej okazji, aby zrobić problem Unii Europejskiej i Niemcom. Dosłownie jak niegrzeczne dziecko walczące o uwagę dorosłych poprzez jego niepokojące zachowanie. Panie Timmermans, jest mi naprawdę przykro. A najgorsze jest to, że strona niemiecka nie odnosi się do tych obelg. I jeszcze parę komentarzy z kolejnej strony. Niestety, ludzie ponoszą wielką odpowiedzialność za swoich władców. Takie absurdalne żądania wystosowane do kraju, który jest sponsorem i przyjacielem Polski. Polacy szybko zapominają, Polacy mają nadzieję, że będą bardziej się liczyć. Widzę, jak PiS tańczy pomiędzy Rosjanami i USA, a jest to całkowicie niepotrzebne. Miejsce Polski powinno być w NATO i Unii Europejskiej. Próba skierowania członków Unii przeciw sobie jest wysoce naganna. Wydaje mi się, że masz rację, po prostu współpraca i przyjazne sąsiedztwo nie mogą być przez nich tolerowane. W tych warunkach rząd PiS prawdopodobnie zakończy się przedwcześnie. W tej chwili nie wyobrażam sobie, że zwykli polscy konsumenci po prostu zaakceptują polexit. Wolność podróżowania, otwarte granice, swoboda przedsiębiorcza, otwarty rynek pracy. Nagle to wszystko ma zniknąć? Kończąc temat, sprawdźmy jeszcze jeden z ostatnich artykułów, jaki pojawił się jeszcze pod koniec września. Ciekawy tekst, ukazujący jak na tle ostatnich wydarzeń politycznych w sprawie reparacji Niemcy próbowali tłumaczyć działania polskich polityków. W laboratorium populizmu, tak nazwali nas niemieccy dziennikarze z serwisu TASS. Populistyczne rządy nie tylko w Polsce żyją z powodu słabości liberalnych demokratów. To wynik kryzysu demokracji. Dalej czytamy, że dziś Polska jest w praktyce europejskim królikiem doświadczalnym. Od 2015 roku w polskiej polityce panuje zgiełk i zamieszanie. Wprowadzają bezsensowną reformę po reformie. Jarosław Kaczyński, urodzony w 1949, teoretycznie podrzędny poseł Prawa i Sprawiedliwości, a w praktyce głowa państwa. Pochodzi z konserwatywnego, upadającego już pokolenia Solidarności, dawniej demokratycznej opozycji wobec komunizmu. Jego rządy charakteryzują się chęcią wprowadzenia wszystkiego naraz, bez żadnych konsultacji, bez pytania o opinię. Dobrym przykładem takiej strategii jest właśnie odgrzewany przez Kaczyńskiego temat reparacji wojennych. Polski rząd zrzekł się reparacji w 1953. PiS twierdzi jednak, że ta decyzja nie została podjęta przez suwerenne państwo, ponieważ Republika Ludowa w latach 44-89 była pod sowiecką okupacją. Ponadto oficjalne zrzeczenie dotyczyło tylko NRD, a Niemcy dziś są Republiką Federalną. Społeczeństwo i opozycja mają krytyczne nastawienie do tego tematu, ale ich to mało obchodzi. I to było jedyne odniesienie do tematu reparacji, ale dalej też jest ciekawie. W 2015 roku PiS obiecał Polakom dobrą zmianę. Wielu Polaków uwierzyło, że konserwatywny rząd będzie uzdrowieniem demokracji po 8-letnich rządach Platformy Obywatelskiej. Szybko jednak stało się jasne, że PiS rządzi w stylu my kontra wszyscy inni, a po zapowiadanym przez nich kompromisie politycznym słuch zaginął. Dziś Polacy podchodzą do hasła PiS ironicznie. Od początku rządów Beaty Szydło dobra zmiana dotyczyła wielu dziedzin, takich jak sądownictwo, wojsko i służba cywilna. Niedawna próba przeprowadzenia niekonstytucyjnej reformy polskiego sądownictwa wywołała falę protestów, a zdjęcia demonstrantów rozeszły się po całym świecie. Wreszcie prezydent Andrzej Duda, również z PiS, zawetował dwie z trzech propozycji. Co ciekawe, artykuł nie jest tylko atakiem na PiS, ale wyśmiewa całą polską politykę. Aby zrozumieć polską politykę, trzeba cofnąć się do wyborów w 2015. Wtedy zrozumiemy, że PiS wygrał tylko dlatego, że społeczeństwo nie chciało wygrać Platformy, a już po wygranej liberalizm przestał być moralnym ideałem i rząd nawet nie chciał się rozliczyć z torturowania więźniów CIA na terenie Polski z przełomu wieku. Po tym oświadczeniu autor przypomina, że Bronisław Komorowski cały czas się kompromitował, na przykład kiedy młody warszawiak, pytając go, co powinien zrobić, aby nie musieć emigrować do Anglii, odpowiedział, że powinien zmienić pracę i wziąć kredyt. Jak widzimy, zachowanie Komorowskiego było nie tylko ośmieszeniem jego osoby w Polsce, ale również
również osłabiło opinię o naszym kraju na całym świecie. Na tle takich upokorzeń PiS okazał się jedyną dobrą alternatywą. Proponował całkowitą zmianę państwa i nawet kobieta miała zostać premierem. Jednak krótko po wyborach partia zmieniła retorykę na bardziej agresywną. Program demokratycznej naprawy zmienił się w proces całkowitego przejęcia instytucji państwowych przez jedną partię. Z zewnątrz zachowanie Jarosława Kaczyńskiego może być ciężkie do zrozumienia, jednak sprawuje on władzę w taki sposób, ponieważ przez lata Republika Ludowa była kontrolowana przez obce siły, a na terytorium całej RP stacjonowały wojska radzieckie i władzę sprawowano w imieniu ZSRR. Ale mimo tego nie upoważnia to Jarosława Kaczyńskiego do sprawowania rządów w taki sposób i ignorowania międzynarodowych traktatów podpisanych przez Polskę w ciągu ostatnich dekad. W końcu jest członkiem NATO oraz Unii Europejskiej. Pomimo wyniszczającej polityki PiS, partie opozycyjne nawet nie były w stanie przedstawić przekonującej wizji reformy własnego państwa w ciągu ostatnich 2 lat i nawet na moment nie zyskały w sondażach. Ponadto PiS poza oczyszczaniem instytucji państwowych prowadzi również prawdziwą politykę społeczną. Z tych wszystkich powodów ma stale ponad 38% poparcia. Szeroka opozycja wciąż próbuje znaleźć wyjście z tej sytuacji, na przykład poszukując nowych twarzy. Jednak nawet to im nie wychodzi. Przykładem może być informatyk, lider Komitetu Obrony Demokracji, KOT, który jak się później okazało, był tak uczciwy, że nie płacił nawet alimentów i lekko mówiąc brakowało mu przejrzystości finansowej. Następnie autor stara się wykazać naszą beznadziejną sytuację, twierdząc, że Polacy i tak nie mają lepszego wyboru, bo po drugiej stronie barykady stoi jedynie PO i Nowoczesna, z politykami bez charyzmy i władzy. Dobre notowania PiS nazywa węgierską logiką, tłumacząc, że popularność rządu może spadać z czasem, jednak opozycji nigdy nie wzrośnie. Wielu młodych ludzi trzyma się z dala od wyborów lub głosuje na inne populistyczne partie, takie jak Kukiz 15, ulotne ugrupowanie nazwane od nazwiska znanego muzyka. Całą swoją wypowiedź konkluduje upokarzająco dla Polski, mówiąc, że trzeba się po prostu pogodzić z faktem, że Polacy już tacy są i nic tego nie zmieni. A partia rządząca rządzi tylko dlatego, że Polacy nie chcą, aby wygrała poprzednia partia rządząca. I to jest jeden z ostatnich artykułów, jaki choćby zahaczył o sprawę reparacji wojennych, oczywiście jeszcze z września. Media sprawę wyciszają, a ludzi pozostawili z informacjami, jakoby Polska była po prostu niepoważna i nie należy się przejmować takimi wariatami. Niemcy na podstawie takich artykułów wyrabiają sobie opinię i później czytamy tego typu wypowiedzi na forach. Niemcy za wszelką cenę nie będą chciały nam wypłacić choćby 1 euro na reparacje wojenne, ponieważ wtedy musieliby przyznać, że nam się to należało. Natomiast dla nich wygodniej jest prowadzić politykę antypolską, ponieważ póki co są od nas silniejsi. A co wy sądzicie o tej sprawie? Myślicie, że Niemcy wypowiadają się na forach w taki sposób, ponieważ media ich nakręcają? Czy to naturalna niechęć do naszego kraju? Porozmawiajmy w komentarzach. Pamiętaj także o subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych części serii, które pojawiają się co piątek. A jeśli nie widziałeś poprzednich części, koniecznie je sprawdź, klikając w jedno z okien, które właśnie się wyświetliły. Do usłyszenia już w najbliższy piątek.